Szanowni Państwo, pracownicy, naukowcy i studenci Politechniki Opolskiej. Od czasu, kiedy na wiadomość o możliwym zagrożeniu epidemią, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce zawiesiliśmy działalność dydaktyczną Politechniki, życie wszystkich członków społeczności akademickiej uległo całkowitej zmianie. Poddając się domowej kwarantannie, każdy z nas poświęcił swój komfort i wolność nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, ale dla dobra ogółu, a wszystko to w atmosferze niepokoju o zdrowie, o bliskich i o przyszłość. W tych wyjątkowo trudnych warunkach funkcjonowanie Politechniki Opolskiej nie zostało jednak całkowicie zamrożone. Od pierwszych dni większość z nas pracuje zdalnie. Od blisko 2 tygodni studenci i wykładowcy realizują e-learning. Senat uczelni zbierał się na wirtualnych obradach przed ekranem laptopów. Nie zapomnimy o kilkudziesięciu osobach, które świadczą pracę w murach uczelni. Nie wszystko bowiem, w tym na przykład pensje, można zrealizować z domowego komputera. Wierzę, że to, iż działamy na odległość, może nas paradoksalnie zbliżyć, bo wspólne przeżywanie trudnego czasu ma moc cementowania wspólnoty. Pracujemy i uczymy się osobno, ale dla wspólnego dobra. Poddajemy się próbie charakterów. Jesteśmy razem. Dziękuję również wszystkim tym, którzy poza wykonywaniem codziennych obowiązków i studiowaniem angażują się w działalność charytatywną, wspierają studentów i służbę zdrowia, dzielą się tym, czym mogą. Szanowni Państwo, drodzy studenci, nie wiem, ile jeszcze przed nami. Dotychczasowy okres epidemii pokazał jednak, że Politechnika Opolska nie poddaje się apatii i stara się działać najlepiej, jak tylko potrafi, znajdując ten czas i środki, aby wspierać inne instytucje, jak Szpital Kliniczny w Opolu. Również kalendarz, z którego wykreśliliśmy z powodu koronawirusa tak wiele uczelnianych imprez cyklicznych, konferencji i spotkań, nie opustoszał do końca. Jeszcze wiele wspaniałych wydarzeń przed nami. Najbliższe to święta Wielkiej Nocy, które, choć przyjdzie nam spędzać w bardzo wąskim gronie, niosą pewne pozytywne przesłanie, nadzieję na zwycięstwo życia nad śmiercią, na odrodzenie. Z okazji świąt wielkanocnych życzę wszystkim Państwu i Państwa rodzinom nadziei, spokoju i zdrowia, które jest najważniejsze, a także wytrwałości w e-pracy i e-nauce. Niech dzisiejszy zdalny trud przyniesie podwójne owoce jutro. Dziękuję bardzo.